Siemanko zadmiarze, wczoraj wrzuciłem film o nadchodzących zmianach. Było wiele pytań. Kiedy dokładnie wejdzie aktualizacja? Jakie będą rekompensaty za klucze i mega postacie? Dziś mam te wszystkie odpowiedzi. Zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych nowości. Mamy też dodatkowy cel, 5000 subów do końca roku, chociaż jestem pewien, że możemy zrobić to szybciej. Zaczynamy! Okej. Okay. Wczoraj miał miejsce squad talk, z którego zrobiłem relację. Jeśli jeszcze jej nie oglądaliście, zerknijcie w link w opisie filmu. Dowiedzieliśmy się, że znikną klucze, kostki resetu i mega postacie. Dodane zostaje nowe wydarzenie, nowy świat i trzech nowych zadymiarzy. Rewelacja. Ale w filmie ze spekulacjami na temat zmian mówiłem również, że prawdopodobnie Nita otrzyma wzmocnienie. Podobnie czar Kłoda osłabiony może zostać zaklęcie szał. Teraz słuchajcie uważnie, bo zmiany będą ogromne. Pierwsze pytanie: kiedy wejdzie aktualizacja? Wszystkie zmiany wejdą do gry w środę 14 sierpnia, więc zaczynamy wielkie odliczanie. Zostało już tylko 2,5 dnia. Będą usunięte klucze i tokeny. Za każdą sztukę, w, ch w chwili wejścia aktualizacji, dostaniecie rekompensatę w złocie. Jedna kostka. To 300 zł. Zwykły klucz 500 zł. Epicki klucz 800 zł. Klucz fuzji 1500 zł. Jest to rekompensata w stosunku 1 do jednego w porównaniu do obecnej ceny zakupu tych przedmiotów. Usunięte zostaną również e, megapostacie. Tu wiemy, że jeśli odblokowaliśmy mega postać, to otrzymamy przebranie do danego bohatera za darmo. Ale jeśli macie więcej niż jedną, a mega postać danego rodzaju, to za każdą otrzymacie rekompensatę w wysokości 1000 złota. Wygląda na to, że zostanę milionerem. Za to złoto będę mógł e, kupować bilety lub nawet kopie postaci i w ten sposób dużo szybciej zrobić ultraewolucję, żeby móc rywalizować na wyższym poziomie. W walce będziemy nadal mogli odświeżyć skrzynię trzy razy na bitwę. Um, ponieważ będzie darmowy symbol resetu. Um, uważam, że to świetna zmiana, która zapewni bardziej st strategiczną rozgrywkę i wyrówna szanse między graczami. Zamiast mega postaci, um, jeśli idzie nam słabo w jakiejś bitwie, e, będziemy mieli szansę otrzymać ze skrzyni postać na fuzji. To też jest super. Um, bo daje nadzieję na powrót do walki, ale nie zaburza już balans, balansu gry w tak dużym stopniu. Wiele razy miałem sytuację, gdzie kogoś goniłem, zostawała mu już jedna tylko postać. Ja miałem na przykład 4 albo 5 i nagle dostawał ze skrzyni mega postać, i to ja musiałem uciekać, bo jeśli bym został. To bym zginął po prostu, więc teraz taką postać na fuzji nadal będę mógł dorwać. Oczywiście, postaci na fuzji będzie łatwiej uciec, bo ma więcej życia. A dodatkowo będą pewne zmiany w turbo, o czym za chwilę zaraz powiem, więc też będzie trochę łatwiej uciekać. I z kolejnych zmian, a to mamy ogromny balans postaci. Każda jednosta, jednostka w grze dostaje wzmocnienie, a część postaci będzie osłabiona. Zacznijmy od początku. Każdy zadymiarz bez fuzji będzie miał więcej życia. Fajna zmiana, bo przy mniejszej ilości yy, tokenów czasem może być ciężej o fuzję. Zastanawiam się, czy to wpłynie jakoś na grę. Pewnie tak, zdecydowanie będzie trudniej odpaść na początku bitwy, więc zmiana na plus. Punkty życia postaci po fuzji zostają na obecnym poziomie. Kolejna ciekawa zmiana to obrażenia rzadkich i epickich postaci po fuzji. Te zostaną nieco obniżone. Trochę tego nie rozumiem ciężej zrobić fuzję tych postaci, więc nie wiem po co je osłabiać. Mamy również osłabienie dla najlepszej rzadkiej postaci. Tak. Świński jeździec będzie nieco słabszy. Nie jest to duża zmiana, i przy jednym świniaku pewnie tego nie zauważycie, bo dokładnie tutaj turbo trwa dłużej i turbo ładuje się szybciej, ale tutaj oczywiście każdy świniak w drużynie miał na to wpływ. Więc przy jednym świniaku to będzie bardzo kosmetyczne, ale już przy kilku świniakach możecie zauważyć, że ten prosiak biega trochę wolniej. Kolejna zmiana dotyczy kurczaka. Jak wiecie, kurczak wykluwa te pisklaki, kiedy biega, i te pisklaki pomagają w walce. Teraz te małe kurczaczki nie będą tracić życia. Kolejne wzmocnienie dotyczy B. Teraz te pszczółki, które zbieramy i dookoła nas latają, będą zadawać większe obrażenia. I to jest mega fajna sprawa. B uważam, że była bardzo niedoceniana. Myślę, że teraz może awansować w hierarchii rzadkich postaci. No, i to, o czym mówiłem w spekulacjach, czyli e, wzmocnienie nity. E, nita dostaje dwa wzmocnienia. Pierwsza rzecz, e, zmienia miejsce w formacji. Do tej pory była z przodu, mimo tego, że jest to jednostka strzelająca. I teraz, jako jednostka strzelająca, będzie stała z tyłu formacji. A jej niedźwiedź oczywiście będzie z przodu chronił naszą drużynę. Dodatkowo nita będzie przyzywała tego niedźwiedzia trochę szybciej. I mamy również zmiany dla pola marchewek. Do tej pory było tak, że jeśli rzuciliśmy bombą w drzewa, to drzewa wybuchały, dawały nam część nagród w porównaniu do tego, ile byśmy dostali po ścięciu drzewa, a rzucenie bombą w marchewki dawało nam pełne nagrody, tak jakbyśmy je wyrwali przy użyciu Mavis. Teraz te nagrody za wysadzenie marchewek będą ograniczone, będą zbliżone do tych za wysadzenie drzew. I czarodziej lodu zostaje przerobiony. E, jego ult, czyli ten wachlarz lodu, e, będzie działał troszeczkę inaczej. Teraz będzie zadawał mniej obrażeń przeciwnikom w pierwszych liniach przeciwnika, a im dalsza linia w formacji, tym te obrażenia będą większe. Do tej pory zadawał wszystkim równe obrażenia. Tutaj nie znamy jeszcze liczb, e, czy na przykład te obrażenia na końcu formacji będą wyższe niż są obecnie, e, a w środku będą podobne, czy dopiero te na końcu formacji będą odpowiadały tym, które są teraz. Ale bądźmy szczerzy, odpowiednio użyty czarodziej lodu potrafił zniszczyć całą drużynę. I mamy wzmocnienia dla kilku potworów, a dokładnie e, może nie tyle wzmocnienia, ale Yeti. E, Yeti do tej pory, jak się go rozwalało, on robił te takie fioletowe kuleczki, a z tych kuleczek praktycznie nic nie było. I w tym momencie będzie dużo większa nagroda za pokonanie Yeti i pokonanie tych fioletowych e, blobków, które tworzy e, po pokonaniu. Także będzie opłacało się go rozwalać jeszcze bardziej i mech, mech teraz będzie miał mniejszy zasięg i to są fajne zmiany. Kolejne zmiany dotyczą mechaniki. Turbo będzie się odnawiało szybciej. W niebieskich skrzyniach będą dwie pary butów, a nie tylko jedna. Jeśli ktoś was goni i stracicie postać, to otrzymacie turbo. Dosyć ciekawa zmiana. Kolejna, która sprawi, że będzie ciężej kogoś pokonać. Ale jeśli chodzi o te dwie pary butów w niebieskich skrzyniach, to teraz możliwe, że jeszcze ważniejsze będzie pójście na środek i zdobycie większej ilości niebieskich skrzyń. Mapy Piniaty również będą zawierały niebieskie skrzynie. Do tej pory tych skrzyń nie było w tym trybie. Kopalnia diamentów, ta, która jest na środku, i super kopalnia będą produkować więcej diamentów. Więc to ma nas zachęcić do tego, żeby pójść na środek i pilnować tej kopalni. Dodatkowo rzadziej będą pojawiały się niektóre tryby rozgrywki, jak na przykład epickie przeciążenie, czy podmiana. Kolejna rzecz, o której em, mówiłem w spekulacjach, to zaklęcie szał i super szał zostają osłabione. Nieznacznie, ale dobrze, że chociaż trochę. Teraz szał za zwiększał szybkość ataku i obrażenia o 60%, a super szał o 100%. Będzie to nieznacznie zredukowane, i e, ten czar będzie trwał krócej. Dodatkowo. Czary zadające obrażenia nie będą dawać monet z potworów takich jak piniaty, czy gobliny, szabrowniki przy każdym trafieniu. Do tej pory można było rzucić takim czarem, i nawet jeśli potwór nie zginął, to wiadomo, za każde trafienie wypadała złota moneta. Teraz będzie można dostawać monety i diamenty z takich potworów po użyciu czaru, ale dopiero jeśli czar pokona takich przeciwników. I ostatnia zmiana dotyczy podwajaczy skrzyń. Podwajacze nie będą już ograniczone w czasie, a będą na określoną ilość użyć, i sami będziemy mogli zdecydować, kiedy ich użyć. Fantastyczna zmiana. I uwaga, pojawi się również mnożnik dla skrzyń razy 3 i razy 4. Rewelacja. No i ranking. Który widzimy w walce w lewym górnym rogu pod naszym miejscem, teraz ten ranking będzie pokazywał osoby na sąsiednich miejscach. Czyli, na przykład, będąc na szóstej pozycji, nie będziemy widzieć pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, bo to nas nie interesuje. My walczymy o top 5, więc będziemy widzieć tą piątą osobę i ile dia diamentów nam do niej brakuje. Uważam, że to również jest y, fajna zmiana. Na powtórkach i w trybie widza będzie widać, co było do wyboru w skrzyniach, a misja treningowa będzie miała więcej potworów i skrzynie z butami. Um, to tyle, jeśli chodzi o zmiany. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Czekamy na aktualizację, zostały już tylko niecałe trzy dni. Trzymajcie się. Do zobaczenia.